Jak to się stało, że tak podstawowa fizjologiczna rzecz, jaką jest głód, jaką jest jedzenie, kojarzona jest z brakiem silnej woli? Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować cię do poprawy jakości Twojego życia. Czy słyszałeś kiedyś o powojennym eksperymencie głodowym w Minnesocie? Jeśli nie, to pozwól, że trochę Ci o nim opowiem. W 1944 roku, po wojnie, pod nadzorem badacza Angela Kisa, 36 mężczyzn w wieku od 22 do 33 lat zdrowi fizycznie, silni psychicznie, zmotywowani, aby służyć ojczyźnie, to byli ochotnicy, nie zostali zmuszeni do tego eksperymentu, byli poddani rocznemu badaniu. Pierwszy etap eksperymentu Polegał na 3-miesięcznym okresie, w którym mężczyźni dostawali 3200 kilokalorii. Osoby za grube miały wtedy schudnąć, osoby za chudy miały wtedy przytyć. Etap drugi polegał na 6-miesięcznym okresie, gdzie te kalorie zostały ucięte o połowę. Czyli mężczyźni przeszli w stan głodówki. Etap trzeci, czyli upragniona przez uczestników rekuperacja, polegała na tym, że mężczyźni zostali podzieleni na cztery grupy kontrolne. Pierwsza z nich miała podwyższoną kalorykę o 400, druga o 800, trzecia o 1200, a czwarta o 1600 kalorii. Dwumiesięczny etap czwarty był to okres, w którym uczestnicy nie mieli ograniczeń, jeśli chodzi o ilość spożywanych kalorii. I w tym etapie wyjścia wielu z nich jadło. 5, 8, a nawet 11 tysięcy. Po tym etapie wyjścia, oczywiście mężczyźni przytyli i to było około 10% więcej w stosunku do wagi wyjściowej, w sensie tej z którą zaczynali, no ale po około 5 miesiącach ta waga wróciła do normy. W tym eksperymencie badacze wysnuli naprawdę dużo ciekawych wniosków i zachęcam Cię do samodzielnego poczytania o jakichś takich detalach technicznych. Ja tutaj tego wszystkiego nie będę mówiła, ale skupię się na psychice tych osób. Po pierwsze, wielu uczestników nie trzymało się diety i doświadczyło bulimii. Jeden z nich w sklepie miał napad kompulsywnego objadania się, i potem to wszystko zwymiotował. Po czym pisał w swoim dzienniku, że na początek oszukanie z jedzeniem było chwilą euforii, a potem załamania i myślami, że jest zerem, skoro nie potrafi się kontrolować. Tematy rozmów mężczyzn na początku było polityce, o kobietach, o swoich pasjach, zainteresowaniach. Pod koniec eksperymentu skupiały się już tylko na jedzeniu. Mężczyźni wykazywali też nietypowe dla nich wcześniej zachowania w stosunku do jedzenia, takie jak wylizywanie talerzy, bawienie się jedzeniem, spędzanie dwóch godzin przy posiłku, robienie różnych papek, mieszanie jedzenia z wodą, żeby miało większą objętość. Pili też mnóstwo kawy. Jeden z nich wykazywał nawet objawy szaleństwa po eksperymencie, miał sny o kanibalizmie, więc odesłano go do szpitala psychiatrycznego. A co ciekawe, Pomimo zmian, które zaszły w ich organizmie, w ich wyglądzie, ci mężczyźni nie postrzegali siebie jako zachudych. Po co ci to wszystko mówię? Aby dać ci wgląd w to, jak zachowuje się ludzki organizm w okresie głodu. Większość wniosków, które Ci tutaj przytoczyłam, są związane z psychiką, ale są jeszcze obserwacje dotyczące szybkości przemiany materii tego, że ona drastycznie zwolniła, że temperatura uczestników ciała spadła, zmniejszyło się libido, tempo bicia serca, chęci do życia. Ci mężczyźni doświadczyli obsesji na punkcie jedzenia, która nie była wywołana przez media ani presję społeczną, tylko Instynktowny, biologiczny mechanizm przetrwania. Takie zachowania nigdy wcześniej im się nie przytrafiły, dopóki nie byli pozbawieni jedzenia. Pogorszenie stanu się psychicznego tych mężczyzn to jest całkowicie instynktowna, naturalna reakcja, naturalny mechanizm obronny organizmu. Zostawię już ten eksperyment, jeśli będziesz miał ochotę, to sobie doczytasz, bo ten odcinek też miał być krótki, a chyba jednak taki nie wyjdzie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o drugiej zasadzie intuicyjnego odżywiania. Zasadzie, to, to się nie nazywa zasada, to, to nie ma zasad, bo zasady się przestrzega. A tutaj wiecie, to jest taka podstawa intuicyjnego odżywiania, czyli szanuj swój głód. Jak okazało się w eksperymencie, organizm po czasie głodówki albo organizm po czasie diet i restrykcji żywieniowych domaga się jedzenia. W naszym społeczeństwie jakoś kojarzone jest jedzenie i nieumiejętność utrzymania się na diecie jako brak silnej woli, a jest to po prostu mechanizm obronny naszego organizmu. To naturalne że po latach stosowania diet, niesłuchaniu sygnałów płynących z ciała i kojarzeniu jedzenia właśnie z tym brakiem silnej woli, ze słabością czy przekonania, które nabyłeś w związku z jedzeniem albo odczuwaniem głodu, no to te wszystkie aspekty mogą być zaburzone. Postrzeganie swojego głodu, odczuwanie i wychodzenie naprzeciw temu y, głodowi, tym sygnałom, zaspokajanie głodu może być u Ciebie zaburzone. My musimy na nowo nauczyć się wsłuchiwać w potrzeby naszego ciała. Tu jeszcze zaznaczę na początku odcinka. Ja nie jestem dietetykiem, nie jestem psychodietetykiem. Także to, co mówię, to jest moja. Droga do pogodzenia się z jedzeniem, do uzdrowienia mojej relacji z jedzeniem, dużo wiedzy, którą Wam tutaj przekazuję, pochodzi z książki Jedzenie Intuicyjne autorstwa Evelyn Tribble i Alice Rush, no i ze źródeł amerykańskich dowodów, badań, plus do tego moje doświadczenie. Ale chciałabym po prostu być z Wami szczera i aby tutaj wszystko było jasne, klarowne. To jest coś, co ogromnie pomaga mi i ja odnajduję w tym dużą wartość, ale każdy jest indywidualną jednostką, każdy jest inny. To, co działa na mnie, nie znaczy, że będzie działało na Kasie Basię, ale uważam, że warto spróbować. Mi przez wiele lat nic tak bardzo nie pomogło jak właśnie jedzenie intuicyjne w kontekście uzdrawiania relacji z jedzeniem, z moim ciałem. Jeśli chodzi o to, Jaki głód w ogóle, jak może głód występować? To głód dzielimy na fizyczny, psychiczny, czyli głód smaku, praktyczny. Czyli na przykład, że teraz nie jesteśmy głodni, ale wiemy, że wychodzimy do kina na dwie godziny i będziemy głodni w pierwszych 10 minutach filmu, jeśli teraz nie zjemy, no a jednak dwie godziny siedzieć na głodnego, a potem mieć już tak duży ten głód, że ciężko będzie nam w stanie go zaspokoić, no to to właśnie nazywamy tym głodem praktycznym. I głód emocjonalny, czyli jakieś mechanizmy radzenia sobie z emocjami, ze szczęściem, ze smutkiem, z samotnością, z nudą. I tutaj zaznaczę, że według autorek, i według mnie, każdy z tych rodzajów głodów jest ważny. Oczywiście, chodzi nam o to, aby dokopać się w tych wszystkich rodzajach głodu do głodu fizycznego. I on jest tutaj naszym takim głównym celem, który chcemy zaspokoić. Co nie zmienia faktu, że ten głód psychiczny, praktyczny i emocjonalny to też jest głód, który należy szanować. I nie wiem, chyba będę pierwszą osobą w internecie, która mówi, że czasami zajadanie emocji jest okej, okay. szczególnie na początku drogi, bo to jest jakiś mechanizm radzenia sobie właśnie z tymi emocjami. Więc jeśli nie znasz innych narzędzi do radzenia sobie z nimi, to właśnie tak będziesz postępować. Jedni idą pobiegać, inni zjedzą batonika, jeszcze inni no nie wiem, pobiją kogoś, tak? Więc tu nie ma czegoś takiego, że to jest złe, to jest neutralne, ale w procesie intuicyjnego odżywiania też chodzi o to, żeby poznać siebie. Poznać te powody, dla których myjemy i dlaczego my w ogóle kompensujemy sobie nasze emocje, naszą nudę, naszą samotność albo niskie poczucie własnej wartości, właśnie jedzeniem. Dużo osób, szczególnie które stosowały diety, były w restrykcjach, ma potem pewnego rodzaju obsesję na punkcie tego jedzenia. Tak jak i w tym eksperymencie, jeśli organizm jest głodzony przez jakiś czas, to jedyne, na czym się potem skupia, to jest jedzenie. Zbieranie. Ogromnej ilości przypisów, których nigdy się nie wypróbuję, bo są zbyt kaloryczne. Tutaj robię ogromny cudzysłów w powietrzu, albo oglądanie jakichś wyzwań jedzeniowych, 10 tysięcy kalorii, challenge, footbooków, słodkich wypieków w nocy, takie zachowania typu jesteś głodny wieczorem, to nie idziesz zjeść, tylko idziesz wcześniej spać, a rano wstajesz i też jesteś głodny. To nie idziesz jeść, tylko idziesz oszukać ten głód, pijąc kawę. To wszystko to są zachowania, które sprawiają, że ten głód jest ignorowany. I to nie jest tak, że ten głód zanika. To się potem odbije, prędzej czy później, tak samo jak u tych mężczyzn. Jeśli chodzi o moją drogę, to ja poszłam troszeczkę innymi torami w procesie, gdy zdecydowałam, że jakby basta. I że koniec tego cyrku, i że ja mam już dość ciągłego poczucia bycia niewystarczająco szczupłą osobą, a nie chcę się odchudzać całe moje życie, bo wiem, że problemem nie jest moje ciało, a to, co siedzi w mojej głowie, to ja się zdecydowałam na coś takiego jak All In. Stephanie Buttermore to jest amerykańska, kanadyjska, nawet nie wiem. W każdym razie nagrywa po angielsku, twórczyni. No i ja obserwowałam bacznie jej proces. Uzdrawiania relacji z jedzeniem, z jej ciałem. No i to była ścieżka, którą ja na początku wybrałam, a potem, właśnie, to się już tak przerodziło, że ten mój głód stał się znormalizowany. Zaczęłam czuć te oznaki głodu, potem też sytości, ale o tym powiemy sobie w następnym odcinku, w jednym z następnych odcinków, bo następną taką podstawą, fundamentem intuicyjnego odżywiania jest, aby pogodzić się z jedzeniem. I to będzie w ogóle, Turbo ciekawy odcinek, myślę, bo będziemy sobie mówić o różnych zachowaniach niepozornych, które tak naprawdę świadczą o tym, że ta nasza relacja z jedzeniem wcale taka dobra nie jest. I o pewnych też takich podświadomych restrykcjach, typu jesz placuszki i nie dodajesz sobie do nich masu orzechowego, albo dodajesz sobie pół łyżeczki, a nie łyżeczkę, albo w przepisie masz dodać. 200 ml mleka i dodajesz 100 ml mleka i 100 ml wody. Albo zamiast 60 g masła dodajesz 30 g. No dobra, ale o tym będzie w następnym. Tak. Na czym stanęłam? A, wiem. Szanowanie głodu, poznanie go, wyczuwanie tego głodu przyszło z czasem. Zaburzone poczucie głodu może przejawiać się na dwa sposoby. Albo jego nieodczuwanie, bo Ignorowałeś ten głód tak długo, że nauczyłeś się, żeby był dla ciebie neutralny? Albo, z drugiej strony, wilczy głód. Czyli, że ta ochota na jedzenie jest ogromna i że jeśli czujesz głód, to boli cię bardzo brzuch, nie możesz się na niczym skupić, jest to taka bardzo nagła i silna potrzeba jego zaspokojenia. I często też to są duże ilości jedzenia, które są Ci po prostu wtedy potrzebne. No szczególnie jeśli wychodzisz w jakiej, z jakiejś restrykcji, to ta dawka energii jest Ci po prostu potrzebna, tak samo jak ci mężczyźni. Oni w tym etapie końcowym, na tym czwartym etapie, jedli po 5-8-11 tysięcy kalorii, ale po kilku miesiącach to już się u nich unormowało. Zrobiłam ankietę na Instagramie i wrzuciłam Wam też okienko do zadawania pytań, właśnie z pytaniem, dlaczego ignorujecie swój głód oraz jakie są Twoje obawy w związku z jego zaspokojeniem. Jeśli chodzi o Wasze odpowiedzi i o ignorowanie głodu, często było to albo brak czasu, albo tutaj jedna z Was napisała, że nie czuję się komfortowo jest przy ludziach żeby nie zjeść za dużo w ciągu dnia i nie przytyć. Poczucie głodu daje mi takie coś, że chudne, jakby, a jedzenie, że tyję. Brak czasu, aby szybciej schudnąć, choć wiem, że to droga na skróty, którą tak naprawdę, e, która tak naprawdę wydłuży ten proces. Bo czasami mam, w cudzysłowie tutaj jest, lepsze rzeczy do roboty, a zaraz też obok boję się przytycia, bo nie mam czasu na to, żeby jeść. Jak przeczytałam to pytanie, to byłam pewna, że mam jakiś logiczny argument, ale w sumie nie. No, to też ciekawa odpowiedź. Ponieważ jak zjem wcześniej, to nie zjem ustalonego posiłku, przez co wysłuchuję od rodziców, że nie jem. Żeby nie zjeść znowu w cudzysłowie za dużo, moja psychika na mnie to wymusza. Nie chcę przekroczyć ilości dozwolonych kalorii, nie chcę mi się przygotowywać posiłku. To były wasze odpowiedzi na to, dlaczego ignorujecie swój głód? Jeśli natomiast chodzi o wasze obawy, są takie, że na koniec dnia też będę głodna i zjem za dużo. To, że przytyję, przytycie z jedzenie za dużo kalorii. Czy na pewno porcja nie jest za duża, przekroczenie ustalonych kalorii. To, że jedzenie wymknie mi się spod kontroli. No i generalnie tutaj dużą rzeczą jest przytycie. Tylko wiecie, jeśli waszym celem jest schudnięcie, to nie ma opcji, że uzdrowicie relacje ze swoim ciałem. Ja przez długi czas myślałam, że przecież mogę jeść zdrowo i chudnąć i, i właśnie wypaść z tego koła restrykcja potem obiadania się, bo po prostu to jest kwestia silnej woli. Ale nasz organizm jest silniejszy i te instynkty, które w sobie mamy są silniejsze i to błędne koło trzeba przerwać. Więc jeśli twoją największą obawą jest przytycie, to tutaj Praca nie do końca wiąże się z jedzeniem, a z Twoimi przekonaniami na temat zmiany Twojej sylwetki. Co by się najgorszego stało, jeśli ty przytyjesz? To jest bardzo duży temat i możecie mi w ogóle dać znać, czy chcielibyście jakby poznać moje spojrzenie na to i, i taki odcinek, dlaczego boisz się przytyć i co zrobić, aby ten strach w sobie, ja wiem, że to jest strach, bo to, to jest, to był dla mnie też duży strach. Um, dlaczego to się w ogóle bierze i jak to zminimalizować wiem, że dla wielu osób to, że one są szczupłe um, albo że się odchudzają w ogóle to to jest część ich tożsamości to już tak głęboko się zakorzeniło ale widzę, że już tutaj wpadłam na co najmniej dwa odcinki podcastu, czyli dlaczego warto przejść na intuicyjne odżywianie. Um, z takich niewagowych też rzeczy, jak to wpływa na komfort jakość życia, i drugie to, co jeśli właśnie boimy się przytyć. No i tutaj jedzenie intuicyjne nie ma na celu zmiany w żadenkolwiek sposób tego, jak wygląda wasze ciało. Osoby, które przechodzą na jedzenie intuicyjne, mogą zarówno przytyć, jak i schudnąć. Tutaj nie ma jakiejś zasady. W jedzeniu intuicyjnym to nie jest dieta, która sprawi, że ty przytyjesz, albo dieta, która sprawi, że ty schudniesz. To jest sposób odżywiania, który wychodzi naprzeciw Twoim potrzebom, potrzebom Twojego ciała, sygnałom, które są wysyłane z Twojego ciała. Jest coś takiego jak set point, chyba to. Po angielsku tak by było, czyli taka waga Twojego ciała naturalna, zapisana w genach, w której Twój organizm czuje się najlepiej, czuje się najszczęśliwszy, jest najzdrowszy. I taka waga, która potem, jak się ją osiągnie, to często nie ulega tym wahaniom. Jeśli wsłuchuje się w potrzeby organizmu i je się tyle, ile faktycznie ten organizm potrzebuje. Ja wiem, że teraz to się może wydać abstrakcyjne, bo przecież organizm potrzebuje tyle, ile wynosi jego zapotrzebowanie kaloryczne, i tyle, ile no, dokładną ilość kalorii, którą ty masz tam w aplikacji wpisaną. Ale nie. Organizmy są różne i są dni, w których Twój organizm potrzebuje mniej, masz ochotę na mniej, masz mniejszy apetyt, a są dni, kiedy Twój organizm potrzebuje dwa razy więcej. I to jest normalne. Głód nie jest czymś, jego odczuwanie, co jest każdego dnia takie same. Więc jeśli na przykład ja kiedyś y, używałam aplikacji do liczenia kalorii i codziennie miałam tam wpisane x kalorii, i ja codziennie ten x osiągałam, to to wcale nie było jakby zaspokajanie potrzeb mojego organizmu, bo co z tego, żeby liczone zapotrzebowanie tyle y, wynosiło. Jeśli danego dnia ja mogłam chcieć mniej energii albo więcej energii. Jak miałam te cyferki i miałam jakąś liczbę kalorii poniżej tą y, docelową liczbą, to chciałam dojadać, no bo przecież jutro nie będę miała możliwości. A następnego dnia z kolei, jak miałam już tą liczbę y, kalorii założoną na dany dzień, a byłam dalej głodna, chciałam coś zjeść, to sobie odmawiałam. No bo jak to przekroczy liczbę kalorii? A organizm głód jest czymś bardzo płynnym, zmiennym. Jednego dnia może być taki, drugiego dnia może być taki. I często na intuicyjnym odżywianiu jest tak, że najpierw ten apetyt i chęć jedzenia jest naprawdę duży, ten głód jest naprawdę duży. Po latach restrykcji nie ma się co dziwić. Organizm potrzebuje tej energii, ale potem to się zmniejsza, organizm zaczyna ufać temu, że jeśli jest głodny, to faktycznie te jego potrzeby zostaną zaspokojone i już nie wysyła tak dużych oznak głodu, tak dużych sygnałów, żeby ten głód zaspokoić, bo nie potrzebuje już tyle energii. No i ja mogę się tak z Wami podzielić, że ja na początek przy tym all in i przy intuicyjnym odżywianiu sporo przytyłam, po czym sporo schudłam. Znaczy, schudłam? Nie wiem nawet, czy schudłam, bo się nie ważę, ale widzę to. I nigdy w życiu się lepiej ze sobą, ze swoim ciałem nie czułam jak teraz. I nigdy, moim zdaniem, lepiej nie wyglądało. Bo nawet przy tych restrykcjach, a potem kompulsjach, no to czy brzuch się robił taki wzdęty, czy problemy z żołądkiem, z trawieniem, tak samo, to, to o tym się mało mówi, ale to jest codzienność osób z zaburzeniami odżywiania. A gdy jest się już pogodzonym ze swoim ciałem i naprawdę się słucha tego, czego ono potrzebuje, wychodzi się naprzeciw tym sygnałom i zaspokaja się głód, zarówno fizyczny, psychiczny, praktyczny czy emocjonalny, i zaspokaja się ten głód, to ciało naprawdę jest potem wdzięczne. Ono wie, jaka waga jest dla niego najlepsza. Więc manipulowanie tym, ile ja mogę jeść posiłków w ciągu dnia, co ja mogę, co nie mogę, jest bezsensowne. Wrócę jeszcze na chwilę do tej ankiety, bo były tutaj też takie pytania: um, Typu, czy masz ustaloną ilość posiłków w ciągu dnia? 30% zaznaczyło, że tak, 70%, że nie. Czy twój organizm wysyła ci oznaki głodu? 94% odpowiedziało, że tak. Tylko 6%, że nie. I teraz uwaga, uwaga, czy zdarza ci się ignorować swój głód? 75% osób odpowiedziało, że tak, 25% osób, że nie. Domyślam się, że w tych 75% są też osoby, które, no na przykład z braku czasu ignorują ten swój głód, na co polecam bardzo robienie sobie właśnie posiłków do pracy, a jak komuś się nie chce, no to kurczę, no, to niech sobie kupi przekąski, tak? Ja w ogóle w szkole mam tak, że zawsze mam ze sobą dużo różnych przekąsek w szafce, je trzymam, no bo jak mam ochotę na słone, na słodkie, na coś, nie wiem, na jakieś krakersy albo co ja tam jeszcze mam? na batona proteinowego, to ja zawsze to mam w szafce, tak, że e, tak, żebym wtedy, kiedy zgłodnieję i jeszcze mam ochotę na konkretny produkt, e, no to, żebym go miała. Albo nawet jeśli nie mam tego konkretnego, no to coś, co jest bardzo podobne, jednak mnie usatysfakcjonuje, może nie w 100%, ale w 85%. O, i też bardzo ważne pytanie. Czy zdarzyło Ci się oszukiwać swój głód na przykład zapijaniem go napojami, kawą, z jedzeniem niskokalorycznej sałatki? 76% osób odpowiedziało, że tak. 24%, że nie. No właśnie, ta, ta kawa z rana, napoje zero, gdy czuje się człowiek głodny. Ale potem pojawia się pytanie, czy po ograniczeniu jedzenia i restrykcjach w ciągu dnia zdarzyły ci się napady obiadania? 75% osób odpowiedziało, że tak. I tu jest kot pogrzebany, bo jeśli my nakładamy na siebie restrykcje, Głodzimy się. Dostarczamy naszemu organizmowi mniej energii, niż on potrzebuje. Albo właśnie rano nie zjemy śniadania, tylko wypijemy tę kawę. To to się na nas odbije prędzej czy później. Ja nieraz doświadczyłam czegoś takiego, że no tutaj rano przesuwałam jakoś te posiłki, potem obiad mały, bo w sumie już ten głód mi tak nie dokuczał, a potem wieczorem miałam ochotę zjeść dosłownie wszystko i co bym nie zjadła, to było mi za mało. Poruszyłam kwestię śniadań. Tutaj autorki właśnie jedzenia intuicyjnego mówią, że to jest duży błąd, żeby pomijać te śniadania. U mnie to jest tak, że ja śniadania staram się jeść jeszcze nawet przed wyjściem do szkoły. No, wiąże się to właśnie z tym głodem praktycznym, że wiem, że ja w szkole się zrobię głodna. Ja już na pierwszej lekcji się robię głodna, ale jakoś tak przed wyjściem jeszcze mi się nie chce. No, ale to jest taki kompromis. Wiecie, to nie jest dieta. Intuicyjne odżywianie to nie jest dieta, którą trzeba przestrzegać w 100%. To jest sposób żywienia. Nic w życiu nie jest idealne i Twoje jedzenie też nie musi być. Więc tu są takie kompromisy. Jeśli wiesz, że idziesz na spotkanie na rowery na dwie godziny i teraz dokładnie nie jesteś głodna, ale za pół godziny już będziesz na tych rowerach i wiesz, że tam nie zjesz, no to albo weź sobie batona, żeby zjeść go w drodze, albo zjedz po prostu jakiś posiłek mniejszy, weź sobie jeszcze jakąś przekąskę, bo Ty za te dwie godziny zgłodniejesz i potem wrócisz do domu i ten głód już będzie na tyle duży, będzie tak rozregulowany, że ciężko będzie ci zachować kontrolę. No, kontrola to jest złe słowo ale takie zdrowe zachowania w obrębie jedzenia. Więc ja tak robię z tymi śniadaniami. Śniadanie mam zawsze. I dużo przekąsek, na przykład jak jest szkoła, no teraz jak są wakacje, bo nagrywam to w wakacje, ale nie wiem kiedy ten odcinek wypłynie, bo trochę ostatnio na zapas nagrałam, więc będzie się to pojawiało. Do tego planuję odcinki z gośćmi, także nie wiem, czy one nie będą miały pierwszeństwa. W każdym razie w szkole dobrze mieć przekąski. W domu, no jak się jest, to bardziej można odpowiadać na te potrzeby głodu, właśnie wtedy, kiedy on występuje. Ale ja do szkoły też zawsze biorę sobie posiłki albo jakiegoś owoca, jakieś warzywo, żeby mieć po prostu różnorodność i żeby nie czuć się głodna. Takie zasady żywieniowe typu jedz co trzy godziny albo właśnie to, że tam chyba 30% osób zaznaczyło, że ma ustaloną ilość posiłków po co? Jeśli akurat macie tak dobrze uregulowany organizm, że faktycznie 4 razy, czy tam 3, czy tam 5 w ciągu dnia zgłodniejecie i no tak Wam organizm podpowiada, to spoko. Ja widzę po swoim organizmie, że jedzenie co 3 godziny i trzymanie się ustalonej liczby posiłków to jest zupełnie nie to, bo ja jednego dnia zjem tych posiłków 3, drugiego zjem 8. I to jest okej, okay, to jest normalne. Jednego dnia te posiłki będą y, duże, drugiego dnia będą same przekąski. Planowanie jedzenia konkretnych posiłków, o konkretnych porach nie jest odpowiedzią na głód. I tutaj znowu się wysunie argument, no tak, ale jestem w pracy, mam przerwę, tylko na tej przerwie mogę jeść. Okej, okay, no to spoko, to to jest ten głód praktyczny, ale no jak jesteś w domu, jak jesteś um, nie w pracy, tak, no to też szanuj te oznaki swojego głodu. Często głód i odczuwanie, odpowiadanie na jego potrzeby jest porównywane do e, sikania. Chce Ci się siku, idziesz do toalety, robisz siku i jest spoko. I za każdym razem, gdy chce Ci się siku, no to Ty nie negujesz, hmm, czy to teraz, czy to nie teraz, czy ja zasłużyłam, żeby zrobić siku, czy nie, czy e, ostatni raz ja byłam w toalecie godzinę temu, czy trzy, czy teraz mogę iść, czy nie. Po prostu chce Ci się to, idziesz, robisz i spoko. No to jedzenie też jest tak fizjologiczną czynnością. Jesteś głodny, jesz, najadasz się i spoko. I nawet jeśli teraz wydaje się to dla ciebie abstrakcyjne, to serio po czasie tak jest. Kluczową kwestią w ogóle w tym odcinku jest to, aby ten głód zidentyfikować. Jak ty go odczuwasz? I tutaj posłużę się książeczką. Podczas każdego posiłku. Pytajcie samych siebie, czy jestem głodny? Jaki jest mój poziom głodu? Jeśli nie potraficie zidentyfikować oznak głodu, zastanówcie się, kiedy ostatnio byłem głodny, co wtedy czułem w żołądku, co czułem w ustach. Głód może wywołać dowolną kombinację poniższych objawów, o różnym stopniu nasilenia: łagodne bulgotanie i ssanie w żołądku, burczenie w brzuchu, zawroty głowy, trudności w koncentracji, nieprzyjemny ból żołądka, poirytowanie, osłabienie, ból głowy. Ja bym tutaj jeszcze dodała wahania się poziomu energii, myślenie o jedzeniu. To też często jest taki znak, że o, no, może już pora na jedzenie. Chyba, że myślisz o jedzeniu 24 na dobę. No to wtedy wiedz, że coś jest nie tak <grym> z Twoją relacją z jedzeniem. Ale jak ten głód jeszcze można zidentyfikować? Jest takie narzędzie. Nazywa się Skala Głodu i Sytości. W zasadzie tutaj będziemy em, posługiwać się skalą głodu. Tutaj autorki przedstawiają właśnie taką oto skalę i jest ocena głodu od 0 do 10. 0 to jest bolesny głód, 1 to jest wygłodniały i poirytowany, 2 bardzo głodny, 3 głodny i gotowy do jedzenia i to już jest taki przyjemny głód. Te poprzednie były nieprzyjemne. Mm. Czwóreczka, lekko głodny, delikatny, ssanie w żołądku, piąteczka, neutralny, ani głodny, ani najedzony, szósteczka, początek odczucia sytości, i to są takie trzy neutralne wrażenia. Potem siódemka, przyjemny, pełny żołądek, poczucie satysfakcji i to jest e, przyjemne wrażenie w odczuciu tego głodu. Ósemka, lekkie przejedzenie, niezbyt przyjemne, ale jeszcze niedokuczliwe. Dziewiątka, zbytnie na jedzenie, dokuczliwa potrzeba rozpięcia spodni albo zdjęcia paska. I dziesiątka, boleśnie najedzony, wypchany po brzegi. Mogą się pojawić mdłości. I to są trzy nieprzyjemne ogólne wrażenia. Od zera do dwójeczki to są nadmiernie wygłodniałe numerki. Od trójeczki do siódemki to jest um, opis tutaj od autorek najedzony w normalnym zakresie, od ósemeczki do dziesiątki to jest przejedzony. I jeśli decydujesz się na jakiś posiłek, to warto szczególnie na tych początkowych etapach e, identyfikowania głodu, prowadzić sobie właśnie jakiś taki zeszycik, gdzie będziesz pisał ok, em, teraz jestem głodny w skali od 0 od do 10 na ile? No i powiedzmy, że jesteś głodny na 4. Jesteś lekko głodny, delikatne sanie w żołądku odczuwasz. Ok, no to to już jest ten moment, w którym trzeba y, ten głód powoli zaspokajać. Oczywiście można go też zaspokajać, gdy jesteś na wyższym numerku i tak dalej, i tak dalej, tylko dobrze mieć świadomość tego, jak ty się czujesz, jak ty odczuwasz ten głód. To nie chodzi o to, żeby się teraz ograniczać i że ty jesz tylko i wyłącznie wtedy, gdy jesteś na piątce, czwórce albo trójce, albo zerówce. Zerówce. No, jedynce. Tylko żeby wiedzieć, jak Ty ten głód odczuwasz, kiedy, zaobserwować, poświęcić temu chwilę, zrobić taki wgląd w siebie, jak Ty to odczuwasz. Teraz kolejne, bardzo fajne ćwiczenie. Wyobraź sobie, że ja przyleciałam tam, nie wiem, z innej planety i ja nie mam pojęcia, co to znaczy być głodnym. Nie wiem. I pytam się Ciebie, co, co to znaczy bycie głodnym? Opisz mi, jak odczuwa się głód. No i to jest właśnie zadanie dla Ciebie. Opisz, jak wygląda głód, jak ty się czujesz będąc głodnym. Czy to są jakieś dolegliwości w żołądku, czy to jest burczenie w brzuchu, czy to jest właśnie to jakieś uczucie w buzi, czy podirytowanie, ból głowy. Jak ty odczuwasz głód? Skup się tutaj też na odczuwaniu głodu fizycznego i psychicznego. O głodzie psychicznym powiemy sobie więcej w kontekście e, znajdowania sytości, bo można być najedzonym fizycznie, a nie być usatysfakcjonowanym, nie być najedzonym psychicznie. I dzięki temu ćwiczeniu też zrozumiesz bardziej, odpowiesz sobie na pytanie, jak ty odczuwasz głód. Strasznie długi wyrzut ten odcinek, także ja już będę kończyła. Dużo rzeczy w kontekście intuicyjnego odżywiania jeszcze można powiedzieć, i jest to temat, który niesamowicie mnie yy, jara. W... O, książka mi się zamknęła, nie wiem, czy było słychać. O! a teraz kubek potrąciłam, to już pewnie było słychać. <laughs> jest to temat, który mnie niesamowicie yy, fascynuje i myślę, że dużo można powiedzieć. Tym bardziej, że też widzę, że wy macie dużo obaw. No na przykład to, że o, jeśli czuję głód, to chudne, jeśli czuję sytość, to tyję. No tak to nie działa. I to pogodzenie się ze swoim ciałem jest naprawdę warte wszystkiego. I tak na koniec podsumuję to wszystko jeszcze. Pamiętaj, że jedzenie to nie jest brak silnej woli, że podjadanie jest ok. Nie narzucaj sobie ilości, wielkości posiłków, bo w różne dni masz różne odczucia głodu. I na początku, tak, na początku wychodzenia z restrykcji, one mogą być duże. I spoko, zaspokajaj je. Jedz wtedy, kiedy po prostu będziesz głodna. To jest takie proste, a takie trudne zarazem. Naucz się, jak ty odczuwasz głód. Może skala głodu będzie dla ciebie fajnym narzędziem. Nie bój się też, że nie przestaniesz jeść, bo jest coś takiego jak habituacja, czyli coś wchodzi w nawyk i jeśli boisz się, że no ty teraz będziesz zaspokajał swój głód i ochotę i masz ochotę tylko na słodycze, no to spróbuj. Po prostu spróbuj. Jedz same słodycze przez tydzień, przez dwa i zobacz. Zobacz, jak będziesz się czuł. I czy dalej będziesz miał ochotę i ten głód na właśnie te słodycze? bo jestem Ci w stanie zagwarantować, że nie. I nic się nie stanie. Kurczę, no czym jest tydzień czy dwa w perspektywie całego życia? Jak dużo da Ci uzdrowienie relacji z jedzeniem? Nawet jeśli Twoja waga na początku będzie się wahała, bo w przypadku tych mężczyzn też ta waga wzrosła, ale potem po pewnym czasie się znormalizowała. To tylko jedzenie. Koniec końców to jest tylko jedzenie i są naprawdę ważniejsze w życiu rzeczy. I też im więcej ćwiczysz, im bardziej um, wsłuchujesz się w sygnały głodu wysyłane przez Twój organizm, tym lepiej Ci idzie jego zaspokajanie. Tym bardziej je zauważasz, bo jesteś po prostu na nie wyczulona, jesteś uważna i świadoma. Możesz odpowiadać wtedy na te potrzeby, a gwarantuje Ci, że Twój że twój organizm też ci się odwdzięczy i nie będzie już tego błędnego koła, że ojesz małe śniadanie, potem jesteś głodna w ciągu dnia, wieczorem się najadasz, no i poczucie winy, znowu błędne koło, następnego dnia powtarza się to samo. Ale jeszcze raz to zaznaczę. Intuicyjne odżywianie to nie jest dieta, która ma sztywne założenia, która może ci się udać albo nie udać, bo nawet jak ci się zdarzy przejeść, nawet jak ci się zdarzy zignorować ten głód. To okej, okay. po prostu traktuj to jako doświadczenia, dzięki którym się uczysz, dzięki którym lepiej poznajesz swój organizm. W zaspokajaniu głodu nie chodzi tylko o to, żeby jeść tylko i wyłącznie wtedy, gdy jesteś głodna i tylko i wyłącznie e, wtedy, gdy burczy ci w brzuchu albo nie wiem, jesteś na jakimś numerku ze skali głodu. Nie. Jesz wtedy, kiedy chcesz a ta skala te wszystkie ćwiczenia to ci pomaga zidentyfikować ten głód a to co ty zrobisz to to jest twoja decyzja ja ci też nie chcę tutaj narzucać żadnego sposobu odżywiania że jest jeden prawidłowy bo nie to się sprawdza w przypadku moim w przypadku wielu osób i zapytaj się siebie czy to zdaje ci się logiczne, że po prostu, no, generalnie jedynym sposobem, żeby zaspokoić swój głód, jest zjeść i, żeby organizm nie był głodny, to żeby dostarczać mu energii wtedy, kiedy on tej energii potrzebuje. No, jest to, wydaje mi się, w miarę logiczne. Jeśli masz jakieś pytania, urodziły się w Twojej głowie podczas słuchania tego odcinka albo y, jakieś wątpliwości co do intuicyjnego odżywiania. To zapraszam Cię na Instagrama, ogarniam się pod długo podcast i tam napisz do mnie w diemach. Ja jestem bardzo ich ciekawa i chętnie na nie odpowiem. Nie wiem, czy w diemach, czy w odcinku po prostu, ale tak, bardzo będę za nie wdzięczna. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Był trochę chaotyczny, chciałam tutaj dużo rzeczy przekazać. Mam nadzieję, że nie zgubisz się w tym natłoku informacji, przemyśleń, badań, i w ogóle wszystkiego przyplatanego ze sobą. No i dobra, i kończymy. Kończymy na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia w następnych odcinkach i w kontynuacji serii związanej z intuicyjnym odżywieniem. Następny odcinek będzie o godzeniu się z jedzeniem. No i tak. Więc temat no gruby. <ścoughs> I dobra, nie przedłużam już. Czekam na pytanka. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!